24 godziny jako Ken w świecie Toka Life World. Zaczynamy! O rany, czas wstawać, szybka pobudka, szybko wstajemy. Co, księżyc? Nie, już wzeszło słońce, a ja mam mnóstwo energii. Najlepiej zacząłbym od jakichś ćwiczeń. Może podrzucę sobie kilka razy tę piłkę. O tak, ćwiczenia od rana są najlepsze, a teraz ciężary. 10 kilo? Co to za problem? Dla mnie żaden. O tak, dobra, lekkie ćwiczenia zrobione. Ale planuję później pójść na siłownię. Zanim się przebiorę, chyba czas na jakąś kąpiel, więc szybko wskakuję w ręczniczek. O tak, do tego płyn, aby moja cera była gładka i jędrna. Do tego jeszcze szampon na moje bujne włosy. No i troszeczkę sprayu, aby cera się świeciła i mieniła. Przyznam szczerze, że mógłbym tutaj spędzić mnóstwo czasu, ale muszę usiąść na toaletę. Proszę mnie teraz nie podglądać. Dobra, swoje zrobione. W takim razie od razu przebieram się, ale nie z powrotem w piżamę. Muszę ubrać coś eleganckiego. Garnitur? Nie, od rana nie pasuje. Kolorowy strój? Nie. To? O, to ubiorę, jak się spotkam z Barbie. A teraz chyba ubiorę mój ulubiony jeansowy strój. Głodny, głodny, jestem głodny i to bardzo. Na co dzisiaj mam ochotę? Bułeczka i bagietka. Połączymy sobie to z cebulką i do tego jeszcze pomidorek. No to jest moje ulubione połączenie. Pychota. Śniadanko od rana dodaje siły i energii. Do tego jeszcze kilka, może weźmiemy sobie oliwek. Pyszne są. No dobra, żeby nie było, usiądę sobie i zagram chwilę na plejaku. O, uwielbiam to robić. Co my tutaj dzisiaj mamy w telewizji? Wiadomości. Sporty zimowe. Jest, moja ulubiona gierka. No i gramy. Kosmiczne przygody. Coś bym jeszcze zjadł. O, może tę babeczkę. O, jeszcze tę. Pychota. O nie, już jest strasznie późno, a miałem iść na siłownię. Nie no, nie ma czasu, szybko wychodzę z domu. Siłownia to bardzo ważna rzecz, aby być zawsze w dobrej formie. No dobra, jestem na miejscu, uwielbiam to. Szybko tylko się jeszcze przebiorę, myślę, że takie spodenki będą ok. No i zaczynamy ćwiczenia od lekkich podskoków, tak wiecie, aby się troszeczkę rozgrzać. A teraz czas na coś cięższego. 15 kilo do ręki. O, to nie jest takie łatwe. O rany, to jest nawet ciężkie. Przerzucanie z jednej strony na drugą. Teraz może sztangi. Zacznę od takich leciutkich. O, z nimi nawet podskoki są łatwe. Ale teraz czas na coś cięższego. O, do góry i na dół. Do góry i na dół. Ale skoro tak świetnie mi idzie, to może coś cięższego. O, z tym już nie dam rady. Odpadam. A, boli. Teraz jeszcze troszeczkę zabawa piłką. O rany, czuję się wykończony. To był dobry trening. Teraz sobie wskoczymy do sauny. Sauna świetnie działa na skórę. O tak, zamykamy się, ale czy trzeba uważać, bo tam też jest gorąco. O nie, nie wytrzymam. Termometr pokazuje chyba z 45 stopni. O, jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. O, wychodzę stąd. Ale czuję się zdecydowanie lepiej. Do tego jeszcze szybki prysznic, oczywiście z mega zimną wodą. O, ale tak to musi być. Ciepłe, później zimne. A teraz czas na specjalną odżywkę. Dla tych, którzy pakują. Dla tych, którzy chcą wyglądać idealnie. Odżyweczka wyląduje w soku. Sok zrobimy sobie z pomarańczy, z arbuza, z banana, ananasa. Mamy to. Do tego jeszcze odżywka, białko dla prawdziwych sportowców. Dzięki temu będę mieć super mięśnie. No i Barbie pokocha mnie jeszcze bardziej. Wyglądam bosko. Chyba sam w sobie bym się zakochał. Ale ta cera po tej saunie jest mega sucha. A najlepszym miejscem, aby to zmienić, jest oczywiście centrum spa. Witaj, Ken! Znowu tu jesteś po kilku dniach?
Tak, stwierdziłem, że to jest takie fantastyczne miejsce, polecone przez Barbie, więc muszę to wykorzystać. Dzisiaj poproszę o komplet zabiegów. W takim razie zaczynamy od masażu, a następnie wyczyszczymy Twoje włosy i zrobimy mycie stóp, pedikir i czyszczenie paznokci. Czy wszystko w porządku? Tak, chociaż strasznie trzęsie, aż spadam z fotela. No to już wyłączam. Teraz czas na spray na twarz, abyśmy mogli nałożyć maseczkę. Teraz jeszcze kremik na całe ciało. O tak, stosuję dla Ciebie specjalne zabiegi, takie jak stosuje Barbie. Chwila, moment i już chyba gotowe. Jak się czujesz? Wyśmienicie. Moja twarz promienieje, moja twarz ma blask. Dzięki wielkie, kochana, jesteś po prostu cudem. A prawie bym zapomniał. Rany, gdzie to jest? Dobra, mam kartę kredytową. Mam dzisiaj spotkanie z Barbie, przecież nie mogę pójść tak z pustymi rękoma. Szybko, muszę jej kupić kwiaty. Ratunku, pomocy. A w czym ci mogę pomóc, Ken? Co ty tak krzyczysz? Oj, panie Romanie, potrzebuję kwiaty, najpiękniejsze. Idę dzisiaj na randkę z Barbie. O, tak myślałem, kwiaty, tylko jakie? Kolorowe czy różowe? Nie no, proszę pana, zdecydowanie różowe, na 100%. W takim razie już je pakuję, gotowe. Ale słuchaj, jak to randka, to musisz koniecznie jeszcze jej dać kartkę i może piękny, romantyczny kubeczek. Co ty na to? O tak. Dzięki wielkie, zapakuj mi to pięknie. Nie no, z takimi prezentami. No, ja wiem, Barbie oszaleje. No właśnie. O, wszystko gotowe. Płacisz gotówką czy kartą? Nie no, kartą. Ile? Dlaczego tak drogo? O mój kochany, za miłość trzeba płacić. O rany, trochę się stresuję. Zawsze, gdy widzę Barbie, serce mocniej mi bije. Barbie! A kto to do mnie dzwoni? O nie! Zapomniałam! Ken przecież... O, cześć! Co tam? Barbie, no co ty? Zapomniałaś? Idziemy dzisiaj na randkę. A dlaczego ty jesteś w piżamie? No, zapomniałam. No to poczekaj, tutaj mam dla Ciebie prezenty. Kwiaty oraz słodki kubeczek i do tego karteczka. Oj, Ken, to jest mega romantyczne. Poczekasz chwilę? Ja się tylko przebiorę. Na Ciebie, kochana, mogę czekać i całe życie. O, jakie to słodkie, gdy Ken mi daje tyle prezentów. O, czasami to już nie mam gdzie ich chować. Ale skoro to jest wyjątkowa randka, to chyba ubiorę wyjątkowy strój. Mój różowy. No dobra, jestem gotowa. Ten różowy czy ten? Nie no, w piżamie przecież nie pójdę. Jestem gotowa. To gdzie idziemy? Daleko? Na miasto? Do restauracji? A może do wesołego miasteczka? Nie, idziemy tu. Za mną. Co ty, Ken? Przecież to twoje mieszkanie. No tak, zapraszam cię na romantyczną kolację do mnie. Ale wymyśliłeś. No a gdzie ten romantyzm? No poczekaj. Stół na razie wygląda tak, ale już po chwili na stole mamy świeczki. A do tego wszystkiego pozwól, że zrobię twoje ulubione spaghetti. Oczywiście i moje też. Spaghetti ląduje na talerzu i co? Jesteś zadowolona? Nie no, Ken, to wygląda przepysznie. Lemoniada? Sam ją robiłeś? Pychota. No raczej. Lemoniada według tajnego przepisu. A makaron? Pychota. Nie no, Ken. Jesteś po prostu idealny. Dzięki wielkie za tę randkę. Dzięki wielkie, że tak się postarałeś. Buziaczek dla ciebie. Och, Barbie, to było mega słodkie. A może jeszcze wpadniesz, obejrzymy jakiś film? Nie, jestem zmęczona. Idę już do siebie. To był długi i męczący dzień. Na koniec wskakuję jeszcze do wanny. Jestem mega, ale to mega zmęczony. Szybka toaleta, mycie zębów, przebieranie, no i mogę iść spać. Teraz tylko ubiorę moją ulubioną piżamę. Mam nadzieję, że nikt nigdy nie zobaczy, że mam piżamę z maskotką. Na niebie pojawił się już księżyc.
Oto czas, abym wskoczył do łóżka. O, jestem wykończony. Dobranoc.